co tam mamy? Mamy tak. Obdukcjo vulnerum generosi jahodyński. O, obdukcja ran wpisana do metryki koronnej? To raczej rzadkość. Tak, to na pewno rzadkość, bo takie sprawy załatwiano raczej przed sądami szlacheckimi, a tu wychodzi, że ten Świętosław Jahodyński został napadnięty i pobity, a ponieważ jego brat Andrzej Jahodyński był sekretarzem Władysława IV, więc mieli wejścia w kancelarii koronnej, no i stąd pewnie wpisali tę obdukcję. To taki przykład, klasyczny przykład XVII-wiecznego kumoterstwa urzędniczego. Ciekawe, to świetny materiał na bloga. Tylko trzeba to w miarę przystępnie opisać. A właśnie, a propos tego przystępnie opisać, to zawsze przypomina mi się takie spotkanie jeszcze w czasach studenckich, spotkanie z profesorem Aleksandrem Krawczukiem, który wspominał wtedy, że jako bardzo młody adiunkt pracował w instytucie, w zakładzie historii starożytnej, który mieścił się w tym samym budynku co Instytut Filozofii, i spotkał pewnego dnia na korytarzu profesora Władysława Tatarkiewicza. Tatarkiewicz taki zamyślony szedł po tym korytarzu, no i podszedł w pewnym momencie do tego młodego Krawczuka, poklepał go po ramieniu i powiedział do niego: panie kolego, wie pan, co sprawia mi zawsze największą satysfakcję? Największą satysfakcję mam wtedy, kiedy rzecz trudną i skomplikowaną mogę w sposób jasny i prosty opisać. I tak potem profesor Krawczuk wspominał, że mu to bardzo w pamięć zapadło i no, stało się to takim jego mottem w jego dalszej, późniejszej twórczości. Tak. I stąd pomysł na naszego bloga? Tak, między innymi stąd, ponieważ no, mamy całkiem sporo różnych archiwalnych ciekawostek, dokumentów, które jakoś tam dotyczą takiego codziennego życia ludzi w tych dawnych wiekach. I no, to się tam gdzieś przy okazji różnych prac nad zasobem przewija, przerzucamy to. No i tak pomysł powstał, żeby to właśnie zebrać i gdzieś umieszczać w taki przystępny, prosty sposób, z takim uproszczeniem tego aparatu naukowego, żeby można było do tej treści dotrzeć. Habemus documentum to kojarzy się trochę z habemus papam. No tak nie do końca, bo to jest takie odniesienie do takiej pewnej średniowiecznej anegdoty, zresztą to jest wszystko tam wyjaśnione w zakładce o nas. Ale też habemus documentum, no dlatego, żeby pokazać, że praktycznie w archiwum mamy dokumenty, które dotyczą każdej sfery ludzkiego życia. No w związku z tym możemy powiedzieć, że mamy dokumenty na wszystko. No więc habemus documentum. O, protokół egzaminu magisterskiego Adama Mickiewicza z 1819 roku. Tak, okazuje się, że mamy nawet takie rzeczy. Kiedyś podczas skontrum zbioru Branickich z Suchej udało mi się w takiej nieopracowanej do końca części znaleźć w papierach po Michale Żmigrodzkim znaleźć rękopis jego pracy o historii Uniwersytetu Wileńskiego w początkach XIX wieku. No i tam jako załącznik do tej pracy był właśnie ten protokół egzaminu magisterskiego Adama Mickiewicza. No, bardzo ciekawa sprawa. Zawsze o tym przypominamy przy okazji matur i pokazujemy, że Mickiewicz też musiał się nieźle pocić, bo tam ten egzamin trwał chyba ze 2 dni. Zdawał go w językach polskim, łacińskim i rosyjskim i jeszcze do tego musiał potem napisać pisemną rozprawę. Także no, nie było to takie proste, jakby się mogło wydawać. A testament sługi Katarzyny Jagiellonki, królowej szwedzkiej? A to też jest bardzo ciekawy tekst, bo to jest testament wpisany do metryki koronnej z czasów Stefana Batorego. Tak, okazuje się, że w 1576 roku wdowa po Sebastianie Zbyszyńskim właśnie przyszła do akt metryki koronnej i przyniosła jego testament i poprosiła o
wpisanie do ksiąg. Testament jest właśnie w języku polskim, dosyć taki ciekawy, XVI-wieczny. No, XVI-wieczna polszczyzna zupełnie odbiega od tej dzisiejszej i czasami niektóre dokumenty łatwiej jest przeczytać, jak są w języku obcym niż po polsku w tym czasie, ale że to było w aktach metryki koronnej, no więc on jest dosyć wyraźnie pisany. No a ten Zbyszyński był rzeczywiście dworzaninem królowej Katarzyny Jagiellonki, królowej szwedzkiej. Mamy tu potwierdzenie praw na cerkiew Drohicką. A tak, to jest też taki bardzo ciekawy dokument znaleziony w metryce koronnej, dokument z połowy XVII wieku, w którym król Władysław IV potwierdza wszystkie prawa i przywileje dotyczące cerkwi w Drohiczynie. Jest dokument w języku polskim, bardzo ciekawie pisany. No i to jest taki bardzo interesujący przyczynek do historii lokalnej Podlasia. Mamy całkiem sporo materiałów o Podlasiu. Tak, rzeczywiście w Agadzie jest bardzo dużo materiałów archiwalnych dotyczących Podlasia i nawet udało nam się 2 lata temu je zebrać, część z nich, i wydać w postaci takiej niewielkiej książki pod tytułem Dotknąć historii, obraz Podlasia w świetle dawnych archiwaliów malowany współczesną fotografią. Książka wyszła we współpracy z taką młodą podlaską fotograficzką, panią Natalią Kwiek, która tutaj zgodziła się przygotować dla nas takie stylizowane fotografie w strojach i podlaskich, i takich strojach XVIII-wiecznych. I no, tych wpisów się nazbierało całkiem sporo. One dotyczą historii, miejsc i ludzi związanych z Podlasiem i one są takie troszeczkę jakby różnorodne dosyć. No i na Podlasiu okrzyknęli tę książeczkę, że to jest taki historyczny przewodnik po Podlasiu. O, a to druga publikacja. To jakaś historia miłosna. A tak, to taka dosyć ciekawa i mało znana historia o romansie Elizy Radziwiłłówny i Wilhelma Hohenzollerna. Rozegrała się w pierwszej połowie XIX wieku i to było takie wydarzenie, którym żyła cała XIX-wieczna ówczesna Europa. A ponieważ u nas w archiwaliach zachowała się korespondencja Radziwiłłów właśnie z XIX wieku, z tego okresu również sporo listów i sporo wspomnień związanych z tą historią, więc no też udało się to wszystko zebrać i przygotować w formie takiej niedużej publikacji książkowej. Zapraszamy zatem Państwa do odwiedzenia naszego bloga oraz na strony naszych wirtualnych wystaw. Tak, zapraszamy serdecznie. Można tam znaleźć wiele ciekawych archiwaliów wydobytych tutaj z naszego zasobu, które tak są jakoś bardzo prosto opisane. Krótki jest taki komentarz i wprowadzenie. No i to są takie jakieś ciekawostki, czasami dowcipne, czasami może bardziej poważne, niektóre nawet drastyczne, no, ale jakoś tam dokumentują tą codzienność ludzi z dawnych wieków, którzy tak naprawdę wcale tak wiele od nas się nie różnili.